Dzień dobry, kochani, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj szybciutko Wam pokażę, jak wszystko u mnie rośnie i przysadzę awokado, ponieważ takie mam wrażenie, że za chwileczkę mój kwiatek, czyli anginka, no tutaj troszeczkę zawadza i już widzę, że z tej strony listek jest taki, sorry za moją brudną rękę, ale już ziemię przygotowywałam, no niestety, ale w ogródku ręce zawsze brudne. Tak, więc chcę wziąć właśnie awokado i wyciągnąć. Ciekawa jestem, czy to ma w ogóle korzenie. Bardzo jestem ciekawa, bardzo się boję, bo nie chcę, żeby się zmarnowało. Że tak powiem, oj, ma korzenie, dobra, to chyba będę musiała, tak, ma korzenie, ukorzeniło się, więc będę musiała chyba wziąć łyżkę, będę potrzebować, przyniesiesz mi łyżkę, Zuzia? Dobra, to za chwilę zrobimy, a ja w międzyczasie tak na szybciutko naprawdę Wam pokażę, to są pomidorki, które żeście widzieli też już w poprzednich odcinkach, to są właśnie te, które sadziłam tam, jak mieliście to wideo w poprzednich odcinkach, to są już takie pięknie, wow, duże. Urosły. Urosły, dziękuję Sylwia, naprawdę drożdże pomogły, powiem Wam, że jak podlałam drożdżami, no to bujło się, naprawdę bujło się. Ogórek rośnie dalej w torebce po mące. Tutaj też są pomidorki, no wszędzie rosną. W arbuzach, tak, w arbuzach posadziliśmy arbuzy. Także już rosną, a tam też, tu wychodzi i tu jest, nie wiem czy będzie widać, a tu jest ładnie wychodzi. No dobra, tutaj mamy szałwię białą, mam nadzieję, słuchajcie, nie wychodzi mi ta szałwia, ja nie wiem, to znaczy to jest pierwszy raz. Parę lat temu, 2 lata temu próbowałam sadzić białą szałwię dla siebie. Nasiona są bardzo mało dostępne u nas tutaj, naprawdę gdzieś z Australii, z takich różnych, gdzieś tam z Ameryki. Z 200 nasion wyrosło tylko tyle. No tak to wygląda. Zobaczymy, czy mi się uda. Taki pomysł padłam właśnie z rolkami po papierze toaletowym. No i tak. Tutaj oczywiście anginka ta, która kwitła, to już widzieliście i dalej kwitnie i po prostu wszędzie jest bardzo dużo kwiatków. Tak jak widać. No, dobra. Dobra. Przeniosłam moją anginkę z kuchni tutaj, żeby miała fajniej, żeby się rozrastała. Tak, mamuś, to jest właśnie ta anginka pierwsza, którą dostałam od Ciebie. Ona była dosłownie taka malutka jak to. Także tak to wygląda. Co jeszcze Wam mogę pokazać? Tutaj właśnie wzięłam, bo na anginkę to mam wszędzie, no bo fajnie. Właśnie ją ściągłam z góry, bo widzę, że za ciepło tam miała. Przy samym, po prostu przy samej górze, więc ściągłam ją tutaj. Drzewko szczęścia też od Anglika, znajomego, który ma swoje drzewko szczęścia już 15 lat. Pozwolił mi wziąć odnóżkę, także zobaczymy. I wzięłam listek i zobaczcie, co się stało w ogóle z listkiem. Patrzcie, listek sam, który spadł, zakwit. A to wszystko, co małe widzicie, to jest żyworódka, bo ja ją rzucam wszędzie. Dobra, to co Wam jeszcze mogę pokazać? Mój obraz, tak, siedziałam wczoraj, malowałam. Żyworódka naprawdę poszła bardzo, bardzo poszła. Zobaczcie, ile ma w ogóle małych odnóżek, to ja je tam sypię. Już z jednej wyrosło tutaj, patrzcie, ja nie będę Wam tym moim brudnym palcem pokazywać. Tutaj wyrosło i tam już też się zakorzeniło ładnie. Także tak to wygląda. Ja je co chwila obrywam. A w taki sposób po prostu biorę, obrywam i rzucam tam i podlewam. No, pomidorki również tutaj mi w konserwatory rosną i naprawdę podlałam je tymi drożdżami i bujły bardzo mocno bujły. Żyworódka też już tutaj zaczyna rosnąć, no bo gdzieś tam spadła stąd. Tak, wrzuciłam tutaj 2 awokado, jedno jest tutaj, drugie jest tutaj przykryte troszkę, no i zobaczymy, czy puści. Tutaj, moi drodzy, jeszcze do pomidorów dorzuciłam coś takiego, co nazywa się Andenium obesum. Coś w tym stylu. Zobaczymy, co w ogóle z tego będzie. Ja lubię czasami na eBayu kupować jakieś tam nowe roślinki i sprawdzać, czy to w ogóle będzie miało sens. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Ktoś tam kosi.
Ogórki te, co były tutaj posadzone, bardzo, bardzo powolutku, bardzo powolutku. Koperek już zaczął rosnąć, także fajnie. Aha, no to jest moja doniczka, pomalowałam ją i tutaj będzie właśnie awokado. Tak ładnie ją pomalowałam, żeby było. Tu będzie awokado, za chwilę je wsadzę. Pamiętacie, jak Wam mówiłam o kapuście? No to patrzcie, moja kapustka już zaczyna puszczać pączki. Widzicie? Dobra, wybaczcie, kochani, ale niestety zabrakło pamięci, no i się wyłączyło. Dobra, tu Wam szybko pokazuję, że tutaj już jest nowe i tutaj już jest nowe i tu będzie szły, będą szły kapustki. Tutaj ciągle jem z mojej i teraz tak, zmiana planów. Zmiana planów, zobaczcie, jak to wygląda niestety, ale awokado jest zbyt duże. Wykopałam korzeń. Tak, niestety będę musiała ewentualnie umalować to. No nie pójdzie, zobaczcie. Tak wygląda korzeń awokado. Wykopałam go. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, mam nadzieję. Tutaj mam nowe. Wam na szybko pokażę. Spróbuję to wsadzić jeszcze. Widzicie? Mam nadzieję, że to pójdzie. Mam nadzieję. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Więc to wsadzę do małej doniczki, a to duże wsadzę do tej doniczki. Zaraz to przeszykuję. A teraz Wam na szybko jeszcze pokażę pomidorki. A dobra, jeszcze zanim pomidory, to tutaj już tak ładnie wszystko urosło w naszym kręgu, że fajnie to wygląda. Rzodkiewkę musieliśmy tak obłożyć, dlatego że tutaj przychodzą nam małe ptaszki, one się uwielbiają tutaj pluskać, a że tam mają całe swoje takie asortyment, tam im wody wlewamy na ponton, więc no, tak to wygląda, no, góreczki. Pomidory trochę żeśmy rozsadzili już tutaj, no też to trochę zajmuje. Dobra, no idziemy tam, jeszcze jest cały asortyment pomidorów, ale to później. I chcę jeszcze Wam pokazać pomidorki, jak już nam ładnie urosły. Dobra, nie wiem, czy załapię wszystkie, no to zobaczcie, dzisiaj jest 25 maja, takie już mamy tam pomidorki na jednym krzaczku, tam są następne. Wiecie co, jak to cieszy, matko, jak to cieszy, jak się widzi po prostu, że są pomidorki, nie wiem, czy tam widzicie, gdzie ja go widzę, tu, tutaj, o tam, tam jest, następne są tam. Patrzę, tak próbuję Wam pokazać fajnie, jak to wszystko zawiązało, jakie to jest piękne. Fajnie zapylaliśmy tutaj sami. Poczekajcie. Tak muszę Wam wynajdywać. Widzicie, tutaj tak fajnie są. Muszę Wam wynajdywać, bo to tak jak się siedzi, ja tu lubię sobie siedzieć, a widzicie? Tu na deskach sobie siedzę i obserwuję, jak pomidorki rosną. Tam są tak samo na krzaczkach, o, widać. Także myślę, że już za tydzień zaczną się jakieś takie małe robić czerwone pomidorki. Tam widzicie, cały krzaczek jest. Także zapylanie naprawdę wyszło fajnie. Oj, nie wiem, poczekajcie, dam Wam tutaj jeszcze, tutaj, tu, no zobaczcie. Powiedzcie, czy to nie jest wspaniałe, po prostu sadzicie coś i to rośnie. Czy to nie jest wspaniałe? No, no trochę energii Waszej musi być, ale to nie jest nie wiadomo ile. To jest po prostu coś pięknego. No, no wsadzasz i to rośnie. I widzisz, jak to rośnie i widzisz, jak to powstaje i to jest po prostu boskie. O! A tam, czekajcie, czy ja go dostanę? Tak. Zobaczcie, jaki dziwny kształt tego pomidorka będzie. Bosko, naprawdę, jej, jak ja się cieszę, jakie to jest fantastyczne, ja tam też widzę na samym końcu, nie wiem, czy wy widzicie, jak będziecie sobie tak pomału patrzeć, to zobaczycie, ja wiem, że kurde, no jest, to rośnie, ludzie mają, mamy wszyscy, ale to jest takie, cieszymy się, ja myślę, że wszyscy ci, którzy hodują, którzy mają, którzy robią, to rozumieją, to tak naprawdę cieszy i jeszcze raz cieszy. Dobra, nie będę tam wchodzić, bo jest ciepło bardzo, więc nie będę tam wchodzić i jeszcze Wam pokażę ziemniaczki. Dobra, fasolka sobie rośnie tutaj. Tutaj dzisiaj posadziłam sobie pokrzywę, bo miałam jeszcze nasiona pokrzywki, więc sobie posiałam, żeby była w jednym miejscu. Wiadomo będzie wtedy, że moja. No i tak, i zobaczcie, kurczę. Co, no i to jest właśnie piękne, słuchajcie, to jest piękne. To drzewo akurat było do odebrania, więc wzięliśmy do kominka.
Ale zobaczcie, czy to nie jest piękne. Wsadzasz do ziemi i po prostu za parę, kurde, tygodni jest. No piękne. No ziemniaczki, no rosną pięknie po prostu. Tu nawet wystaje jeden. Ale też już zaczynają rosnąć, już wychodzić. To jest po prostu niesamowite. Wkładasz do ziemi i rośnie. Miałam to od dzieciaka, no kurde, no. 30 lat, ja rozumiem, ale wciąż po 30 latach mnie to cieszy. No, cieszy, że wkładasz do ziemi i rośnie i możesz po prostu korzystać z tego, możesz jeść, możesz po prostu się cieszyć tym, że posadziłeś sam, że nie idziesz do sklepu, nie kupujesz, tylko po prostu samo rośnie. I to jest takie piękne, ja sobie tam z nimi gadam po swojemu, wiadomo. No i dobra, i przeszłam jeszcze z drugiej strony domu, żeby wam pokazać, jak poszły tutaj te ziemniaki, naprawdę, pamiętacie? Jakie to było malutkie, a teraz to jest po prostu krzaki. Coś wspaniałego. Po prostu wychodzisz i cię to cieszy. To przykryłam, bo kotek nam przychodzi czasami, a kotków tu jest bardzo dużo, więc lubią sobie porobić swoje rzeczy. O, tam słonecznik sobie rośnie, także jest fajnie. Naprawdę, sadźcie, jeszcze raz sadźcie. Jak macie ziemię, to przeżyjecie, tyle wam powiem. Także... O, co tam, synku? Ja idę. Idziesz? Mhm. Jak pachniesz, czuć cię z daleka. Idziesz co, grać piłkę? No to idź. Dobra. Na razie. Do zobaczenia później. Fajnie. Niech dzieciaki wychodzą, niech się bawią. Niech korzystają z pięknej pogody, jaką mamy. A jest naprawdę pięknie. Tyle powiem. No i tak, to co? Pozdrawiam was, kochani. Sadźcie, róbcie, pokazujcie, bo czemu nie? To jest piękne, jak się można cieszyć się takimi fajnymi, naturalnymi, zwykłymi rzeczami. Pamiętajcie, że jesteście szczęściarzami i ja idę sadzić awokado. Będę was potem informować, jak to awokado rośnie, czy rośnie, mam nadzieję. Nie spodziewałam się, że będzie taki duży korzeń. No, zobaczymy, jak to będzie. No to pozdrawiam. Na razie.